Już miałem rozpocząć testy kolejnej serii upolowanych przeze mnie w różnych miejscach powerbanków, ale przypomniałem sobie, że z puli poprzednio przeze mnie testowanych nadal używam dwóch, czyli 100-watowej pojemnej podstawy i zgrabnej, mobilnej, zielonej komórki, a pamiętając test spuchniętego Xiaomi, zaintrygowało mnie, jak ponad rok później oba sprzęciory będą się sprawować i aby oszczędzić sobie i przede wszystkim wam czasu, zajmę się tylko i wyłącznie pomiarami pojemności i przy okazji zatrudnię arkusz do wyliczenia orientacyjnej sprawności. Przed właściwym testem powerbanki zostały doładowane do pełna, a następnie podpięte do wyzwalaczy 12-woltowego trybu oraz obciążeń ustawionych na 1,5 ampera. 26 minut później zaskoczenie, bo po przepchnięciu prawie 7,9 Wh padła zielona komórka. Ale żeby mieć pewność, powtórzyłem cykl najpierw wpompowując do powerbanku 12,2 Wh i wyjąłem tym razem tylko 6,86. Wiedząc, że nominalne napięcie wbudowanej baterii wynosi około 3,7 V, dałem mu jeszcze szansę wykazać się w trybie 5-woltowym i przy obciążeniu 2-amperowym tym razem udało się z niego wyciągnąć 15 Wh. Po takim rozładowaniu trzeba było jeszcze raz zmierzyć ilość energii, jaką trzeba będzie włożyć, aby powerbank był znowu naładowany i tym razem z ładowarki pobranych zostało 24,7 Wh. W tym samym czasie, ale w znacznie dłuższych cyklach, męczyłem też podstawę, która przy takim samym obciążeniu dała z siebie aż 67 Wh, a już do uzupełnienia energii potrzebowała aż 115. Drugi cykl wykonałem już analogicznie do jednego z wcześniej wykonanych pomiarów, czyli zachowując 12-woltowy tryb, obciążyłem powerbank tym razem 2 amperami i uzyskałem 63 Wh. I jeszcze raz pomiar uzupełnienia energii, który wyniósł już tylko 88 Wh. Dla spokoju sumienia i spostrzeżeń potwierdzenia wykonałem jeszcze jeden taki cykl i nie widząc większych rozbieżności w wynikach zarówno dla rozładowywania, jak i podczas karmienia energią, przechodzę do ostatniego rozdziału tego krótkiego filmu. Podsumowując, w obu przypadkach można dostrzec wpływ czasu na parametry i o ile można uznać, że pojemność akumulatorów podstawy nie uległa zmianie, to w przypadku zielonej komórki spadek pojemności nawet nie kłuje, a bije po oczach i to napakowaną gwoździami dechą, bo nawet biorąc najlepsze wyniki przy 10-watowym obciążeniu, spadek ten osiąga wartość niemal 50%. Podstawa natomiast zaskakuje zauważalnym wzrostem energii potrzebnej do ponownego naładowania akumulatorów, co oznacza, że po długim czasie używania trzeba liczyć się z symbolicznym wzrostem rachunków za prąd albo też ładować go poza domem. Zainteresowanych wszystkimi parametrami tych sprzęciorów odsyłam do wykonanych rok wcześniej testów, a ten film kończę nieco zmienioną odezwą. Do zobaczenia, trzymajcie się!